Я Богдан Мариан Антоні, Святополк Завадський, представляю монографію родини Святополку Завадських, опрацьованих через моєго дядька Юзефа Святополк Завадського. Мой дядек тому монографію виводить аж от Святополка II Михайла з династії Рурика, którego син Ярослав, званий Ярославцем, в дню 12 мая 1112 року пошлюбив córkę Mścisława Włodzimierzowicza, wielkiego księcia kijowskiego, wkrótce znienawidzoną i już w roku 1117 zupełnie przezeń porzuconą. Z małżeństwa tego wywodzą się światopełkowie mirscy i światopełkowie czerwetyńscy, którzy pozostali na Rusi, pilnując się cerkwi tamtejszej i książąt na Kijowie Pomacy. Porzuciwszy pierwszą żonę, Jarosław uszedł do Polski na dwór Bolesława III Krzywoustego, ożenionego z siostrą jego, z Bisławą, i tu pojął za żonę ich córkę, a swoją siostrzenicę Świętosławę, Wel Świętochnę, dając przez to małżeństwo początek polskiej rodziny Światopełków Zawadzkich. Stąd też Kuropatnicki zalicza Zawadzkich Światopełków do rodzin książęcych. To tak a propos wstępu. Ponadto mój dziadek opracował tę monografię, powołując się na następujące źródła. Opracowanie było w 1904 roku podług Bieleckiego, Długosza, Kuropatnickiego, Lelewela, Małachowskiego, Naruszewica, Niesieckiego, Okulskiego itd. itd. Monografia opracowana przez mojego dziadka kończy się na moim ojcu. I tu przy końcu jest wymienione imię mojego ojca, Marian Stanisław Józef, urodzonym 4 lipca 1888 roku. I jeszcze mój ojciec miał brata Ludwika Edwarda i córkę. Mój ojciec miał brata i siostrę Annę Leonorę Bronisławę. Nie ma oczywiście mojej osoby i muszę to uzupełnić, że mój ojciec Marian Stanisław Józef zmarł 11 lutego 1958 roku, pozostawiając syna Bogdana Mariana Antoniego, urodzonego 7 marca 1942 roku, z drugiej żony Marii Szaniawskich, która była urodzona 10 sierpnia 1920 roku i zmarła 6 sierpnia 1977 roku. Prawda. Z jego pierwszej żony Marii z Wojciechowskiej nie było potomstwa. Ojciec pierwszej żony był bratem prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego. Resztę, proszę Państwa, będzie wydrukowany, czy jak to można powiedzieć? Zeskanujemy. Resztę, cały tekst mojej monografii, opracowanego przez mojego dziadka, będzie zeskanowana i przedstawiona w internecie. Na tym zakończę, nie będę mówił, bo szczegóły, prawda, to tu są podane. Między innymi taka ciekawa rzecz jest, że może ze strony 7 coś niecoś przeczytam, że w roku 1641 Krzysztof, bo które pokolenie Światopełków Zawadzkich, zostaje wprowadzony w posiadanie Turawy. Umiera około roku 1646, pozostawiając trzech synów, założycieli trzech gałęzi rodu Światopełków z Zawady Zawadzkich, mianowicie Stanisława, potomstwo którego w czwartym tym
czwartym już wygasło pokoleniu Rafała, od którego wiedzą, że światopełkowie Zawadcy obecnie w Galicji i na Litwie zamieszkali, spokrewnieni z Radziwiłłami i Godlejcami. I tutaj przypadkowo miałem kontakt z panią światopełk Zawadzki, wywodzącą się z rodu Bocheńskich, a jej mąż właśnie był z tej gałęzi, światopełków. No i wreszcie Aleksandra, założyciela gałęzi sieradzkiej światopełków Zawadzkich, od którego wprost pochodzą przedstawicieli tej gałęzi, obecnie w Warszawie zamieszkali dwaj bracia, Władysław, Stanisław i Józef Tomasz, czyli to jest ta moja gałęź, z której ja się wywodzę. Na tym kończę swój wywiad. No i zostanie podany, prawda, w internecie cały tekst, prawda, mojej monografii. Dziękujemy bardzo. A herb? Możemy pokazać herb? Możemy herb pokazać. Jest herb. Tak do kamery jakoś bliżej. Więc tak, herb. Herb tego rodu. Mhm. To jest herb list z odmianą. Jest opis całego herbu. Szkarłatna tarcza. Wiązką srebrną wstęgą ścięta w prawo. W prawej części strzała srebrna z dwoma na niej srebrnymi jelcami. W lewej części rycerz srebrny na srebrnym koniu w zbroi z podniesionym w górę mieczem i starczą węża pokonywający. Tarcza uwieńczona ukoronowanym hełmem szlacheckim. W szczycie hełmu pięć piór strusi, z których środkowe i oba skrajne szkarłatne, a zaś drugie i trzecie srebrne. Labry szkarłatne srebrem podszyte. Prawda. I to trzeba powiedzieć, ten rycerz przedstawiony w herbie, to jest po prostu herb Rusi Kijowskiej. No to tyle. Dziękuję prawda. Bardzo. Ja w tym czasie ten kolorowy pokazywałam do kamery. Bardzo dobrze. To tam zeskanujesz, prawda, i... Dziękujemy. No.